Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Nad przeważającą częścią Europy pogody kształtują wyże. Również Polska znajduje się pod wpływem wysokiego ciśnienia. Napływa do nas bardzo ciepła masa powietrza. A to wszystko oznacza, że w najbliższych dniach słońca na pewno nie zabraknie. Dziś wieczorem na ogół bezchmurne niebo. Jedynie na północy i na południowym zachodzie może pojawić się niewielkie zachmurzenie. To będzie naprawdę ciepła noc w całej Polsce. Od 17 do 19 stopni Celsjusza, trochę chłodniej na wschodzie i na północy 16 stopni Celsjusza. Jutro na ogół słonecznie i pogodnie. W ciągu dnia w paśmie od Warmii i Mazur, Podlasia, przez centrum aż po Śląsk może pojawić się niewielkie zachmurzenie, ale ono nie będzie miało istotnego znaczenia w pogodzie. Na ogół będzie słonecznie, pogodnie i bezchmurne niebo z wysokimi temperaturami. 25-26 stopni na Pomorzu do 30 stopni na Opolszczyźnie. W naszym regionie dziś wieczorem na ogół bezchmurne niebo, no i ciepła noc, 17-18 stopni Celsjusza. Nad ranem na północy mogą tworzyć się lokalne mgły, a jutro w ciągu dnia na ogół słonecznie, pogodnie, 28 stopni Celsjusza pokażą nam jutro termometry. Jutro po południu mogą pojawić się niewielkie chmury. W ciągu dnia w niedzielę niewiele chmur na niebie, 28-29 stopni Celsjusza. W poniedziałek również pogodnie i słonecznie, temperatura 28-29 stopni. We wtorek bezchmurne niebo i dużo słońca, 28-29 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Gorące powietrze z Afryki napływa nie tylko do naszego kraju, ale do wielu krajów w Europie. Wczoraj odnotowano rekord temperatury w Europie we wrześniu i padł on właśnie w Hiszpanii. Temperatura wyniosła ponad 45 stopni Celsjusza. A ja zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody w Polsce i regionie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.